Dobry panie premierze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Już właściwie stały gość od rano, więc miło widzieć ponownie gdzieś między jedną częścią świata, a drugą na chwilę tutaj u nas. Myśli pan, że ten sondaż, w którym po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość musi popatrzeć na platformę przed sobą, to jest jakiś początek końca? Znaczy, to jest bardzo dobry prognostyk dla opozycji. Widzieliśmy tę tendencję już od kilku tygodni, prawda? Malało poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Ono spadło z tych 35,7 do 30 mniej więcej. A opozycja, partie opozycji walczyły o to, kto będzie liderem. No i okazało się, że Platforma z dwóch powodów. No, po pierwsze z powodu Donalda Tuska, a po drugie z takiej pracy, którą wykonała w terenie. Znaczy Platforma rzeczywiście jeździ na spotkania. Przypomniała sobie ludzi wszędzie. I to pomogło. Tak, tak. I to pomogło, zbudowali się i to będzie tendencja. Oczywiście to, tak jak w polityce jest, będzie sinusoida, ale z taką właśnie tendencją wzrostową dla opozycji, a spadkową dla PiS-u. Czyli rozumiem, że do tego sondażu, jak wyszedł Petru i powiedział: odejdę z klubu, szefowania klubowi, bo ciążę wynikom naszej partii, bo rzeczywiście oni są nawet poniżej SLD, to jest ten moment, kiedy opozycja na lato bierze wiatr w żagle, tak? Tak myślę, tak, że to jest ten czas, który trzeba wykorzystać, tak? Mhm. Jak? Bo skoro już się pojeździło po Polsce, to co zrobić przez kolejne dwa lata, żeby wciąż ta tendencja była rosnąca, a nie malejąca? Znaczy, my Polacy jeszcze nie zapomnieli Platformy Obywatelskiej i jej rządów. I to w rozmowach naprawdę bardzo często widać. Mamy żal do nich, zwłaszcza za ostatnie 4 lata, że nie rządzili tak aktywnie, nie zmieniali Polski, nie dbali o różne rzeczy, o które władza powinna dbać. No tyle, że ale rządy... Się nie zadbali, to też coś. Tak, ale rządy Prawa i Sprawiedliwości są tak złe, znaczy tak słabe, tak marne, tak chaotyczne. Że nawet były premier z Prawa i Sprawiedliwości jest załamany. Ja jestem absolutnie załamany polską polityką. Natomiast ludzie przestali, znaczy jak mają do wyboru PiS i Platformę, no to jednak mówią, no nie, no Platforma była słaba, ale to nie było aż tak złe jak w przypadku PiS-u. Myślę, że Jarosław Kaczyński po raz drugi nie rozumie tego, że wprowadzanie chaosu do życia politycznego na dłuższą metę jest dla ludzi nie do wytrzymania. Mhm. Czy ludzie potrzebują trochę normalności, trochę takiego normalnego spokoju. Tylko, że dostali normalność spokoju. Tylko inną niż im się być może wydawało, no bo on przyszedł z pełnią władzy, tak naprawdę ten nie musi budować koalicji, robi swoje. I on tak naprawdę porządkuje, uspokaja pewne rzeczy tylko po swojemu. Wkurza innych, którym się ten jego spokój nie podoba, ale generalnie rozumiem, że przyszedł z pomysłem na panowanie nad wszystkim. No, ale właśnie proszę zwrócić uwagę, co to znaczy po swojemu. Ja naprawdę pamiętam taką kolację z Margaret Thatcher w 2000 roku, kiedy ona powiedziała, że w polityce najważniejsze jest mieć poparcie społeczne dla działań, które się dokonuje. No ale toż o tym Jarosław Kaczyński mówi, suweren dał nam władzę. Ale właśnie o to chodzi, że dał władzę i oni robią co chcą. Mhm. Oni żadnego swojego projektu nie konsultują społecznie, nie rozmawiają ze społeczeństwem o tym, co robią. Albo zupełnie. Tak jak z ustawą metropolitalną mówią, nie no, jeżeli będzie protest, to się z tego wycofamy. Teraz są w przededniu mnóstwa podpisów pod wnioskiem o cofnięcie referendum w sprawie reformy szkolnictwa, która już się właściwie powinna dokonywać. No. Tak, jedyne konsultacje, jakie robią, to z biskupami albo pod kościołami. Naprawdę nie o to chodzi. Znaczy, Polacy nie są głupi i nie dadzą się nabrać na tego typu rzeczy. Tak? Że my raz na was zagłosowaliśmy, to wy teraz możecie robić co żewnie chcecie. Absolutnie nie. Trzeba ze społeczeństwem trzeba rozmawiać i Jarosław Kaczyński niestety tego nie rozumie i mam nadzieję, że przegra, za to właśnie przegra z Kretesem. Ale to jest tak, że dzisiaj on jest największym prezentem dla opozycji, Jarosław Kaczyński? Tak, znaczy no nie on, tylko sposób postępowania. Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, a mianowicie Antoni Macierewicz robi od wielu, wielu miesięcy różne hocki-klocki. Mhm. Robi naprawdę zatrważające czasem historię dla nas wszystkich, dla Polaków, dla wojska.
Nie ma problemów w ostateczności, jak już widać, że już wszystko leci na łeb na szyję, no to zwołują trzyosobową komisję, wyrzucają Misiewicza i zresztą a propos Misiewicza, no naprawdę ja gratuluję Macierewiczowi, dlatego że no wreszcie pierwszy przetarg po półtora roku, pierwszy przetarg w wojsku się udał. To jest naprawdę wielki sukces. No, 1200 misiów, no po prostu pierwszy przetarg po półtora roku i jak na razie widać bez większych kontrowersji. Bez Berszyńskiego, dlatego tak, się udało, no, ale jeszcze zaraz się okaże, że Berszyński genialne. Ale proszę zwrócić uwagę, to nie było dla rządu problemem. Co jest problemem? Problemem jest kobieta, Anna Stryżyńska, świetny minister, genialny urzędnik, i jej wypowiedzi od razu powodują zwoływanie na Rady Ministrów i Wiceministrów, no tak. Ale z drugiej strony, panie premierze, nie jest ten moment. Jak pan jest premierem, czy prezesem, czy szefem firmy, to chciałby, żeby pewne rzeczy załatwiać mimo wszystko ciszej. No, nie, może wtedy skuteczniej. Nie o to chodzi. Panie reaktorze, proszę zwrócić uwagę, że w czasie Brexitu ministrowie Wielkiej Brytanii stali po dwóch stronach barykady. No, tak? W ogóle w Wielkiej Brytanii ministrowie mówią to, co myślą. Jest dyskusja, jest ferment. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nie tylko w Niemczech też. Może rzadziej, bo oni są bardziej powściągliwi, ale to jest normalne, że ma się swoje poglądy ale i że tak, się że je wyraża. Na przykładzie Anny Strażyńskiej, którą teraz też obserwujemy, to jest ten moment, w którym nawet ludzie z PiS, nawet z rządu, już nawet nie ci, którzy zagłosowali, ale ci, którzy są w rządzie, zaczynają głośno mówić samemu rządowi, nie? To jest pierwszy przypadek, ale nie ostatni, jak pan myśli? Nie, ale to, ja myślę, że Annie Strażyńskiej chodzi o to, żeby poprawić sytuację. Znaczy, że po prostu no, trzeba więcej rozmawiać, więcej dyskutować na te tematy, które dla Polaków są istotne i ważne. Proszę pamiętać, że jedyne rządy w Europie, w których nie ma dyskusji i jest jedno jedyne i obowiązujące zdanie, to jest Rosja i Białoruś. No więc jeśli my chcemy brać przykłady z tego skutecznie typu... Skutecznie nowocześnie zarządzane kraje, no. Okej, okay. Gratuluję. No, ostatnio nawet prezydent Łukaszenka wylewał beton gdzieś tam na budowie i tak dalej. Powodzenia. No. I mijamy kancelarię, pana miejsce pracy kiedyś i myślę sobie, czy tutaj się szykuje, jak pan czuje, jak pan zna trochę jednak mimo wszystko, choć jest pan daleko, tamte klimaty, szykuje się jakieś trzęsienie ziemi, to jest moment, w którym trzeba będzie pójść do przodu i coś pozmieniać? Tak, tak. Zawsze tak jest, że mniej więcej dwa lata po, tu jest troszeczkę szybciej, ale ze względu na ten chaos, trzeba zrobić, to się nazywa w polityce nowe otwarcie. Tak? Trzeba pokazać tak, nowa, świeża krew, nowy program, pewne zmiany postępowania, nowi ludzie, nabranie nowych sił i pokazanie, słuchajcie, dobra, ufaliście nam, popełniliśmy pewne błędy, ale teraz to dopiero zobaczycie. Więc... Ale kto tej zmiany dzisiaj będzie dokonywał, jak pan myśli? Jarosław Kaczyński czy Beata Szydło? Oczywiście, nie, no to nie ma dwóch zdań. Jarosław Kaczyński pokazał to już tak dobitnie, że on rządzi i że on podejmuje wszystkie kluczowe decyzje. I że Beata Szydło jest, no właściwie, pan tego nie wie, ludzie tego nie wiedzą, ale Beata Szydło na przykład po tym przypadku z Donaldem Tuskiem, ona się tam popłakała. W Brukseli? Tak. Ale popłakała się, bo przegrała? Nie to, że przegrała, tylko to było tak wielkie napięcie, bo ona też była przeciw temu. Ona musiała to zrobić, bo Jarosław Kaczyński jej to kazał. To było tak wielkie dla niej dramatyczne przeżycie psychiczne, że ona po prostu w pewnym momencie, znaczy na koniec, nie wytrzymała, popłakała się. I dlatego pojechali z kwiatami. Znaczy, dowiedzieli się o tym, że ona pęka. Znaczy nie pęka, tylko no jako kobieta normalnie każdemu z nas jest jej przecież w takich momentach szkoda, bez względu na to, co myślimy o tym, co robi, prawda? I oni dlatego pojechali tam z kwiatami, żeby ją podbudować, żeby pokazać, że są razem i tak dalej. No to takich rzeczy... Czyli ma pan swoje w tych kiedyś Brukseli takich jeszcze rzeczy... Czy pan takie rzeczy wie? Tak, czy pan wie to od Platformy, która specjalnie to rozsyła? Nie. Od swoich ludzi? Nie, ja wątpię, że Platforma to wie. Jakby wiedziała, to by pewnie powiedziała. Ale nawet Szydło
ma ochotę powiedzieć Kaczyńskiemu parę razy nie, ale nie ma na to siły jeszcze, odwagi? Myśli pan, że to w niej przyjdzie? Nie, myślę, czy to jest kobieta, myślę, która że nigdy zaczyna w życiu mówić. Się nie sprzeciwi? Nie, myślę, że zaczyna mówić, że to jest tak, że oni zaczynają trochę bardziej rozmawiać między sobą, dlatego że ona widzi, że ona też a między sobą, przegra. A między nią a Kaczyńskim, tak, że jest rozmowa tak, jakaś? Tak, na że pewno. Ona się mu zaczyna stawiać? Tak, może nie to, że jeszcze stawiać, jeszcze się chyba nie stawia, ale myślę, że już zaczynają na ten temat rozmawiać, bo widać wyraźnie, że rządy Jarosława Kaczyńskiego są niesprawne. Tak? Nie tylko, że nie naprawiają nic w Polsce, wiele rzeczy psują, no to jeszcze no, mamy w gospodarce sytuację taką, jaką mieliśmy 10 lat temu. Znaczy Niemcy są na fali wznoszącej. Mają ponad 2% wzrost gospodarczy. Ale to, jak oni się wznoszą, to nam się też wzniesie, bo to jest nasz największy partner. No właśnie, ale w ubiegłym roku nam się nie wzniosło. W tym roku być może będziemy mieli nawet 4% wzrostu gospodarczego. Może, no akurat rating poszedł do góry, to zawsze dla nich jest też coś miłego. No, ale my moglibyśmy mieć więcej. Znaczy przy dobrej nie polityce mieć gospodarczej więcej, musimy wydawać 500 plus na prawo i lewo. Jak wczoraj podali dane mówiące o tym, ile to jest pieniędzy, to się w wielu za głowę łapało. No ale już jak zaczęli wypłacać, to już się nie cofną. Tak, ale mogą zmienić, mogą nie dla każdego. I to nawet to chodzi też o coś troszkę innego. Otóż jeśli się prowadzi dobrą politykę gospodarczą, to ten wzrost gospodarczy można napędzić. On może być większy i w związku z tym tych środków będzie więcej także na wydawanie. Natomiast oni niestety tego nie robią. Mówią z jednej strony o innowacjach i tak dalej, natomiast z drugiej strony bez przerwy dodają uprawnień dla służb skarbowych, a te służby siedzą w różnych miejscach. Mój przyjaciel, który prowadzi biznes w Londynie, ma 6 firm w Londynie, od 12 lat je prowadzi. I on nie miał ani razu jeszcze kontaktu z urzędnikiem Wielkiej Brytanii. Nie może było u niego żadnej. Jest, a w Polsce zawsze jest jakieś podejrzenie. No. Nie, ale nawet no to jest bardzo proste, że atakuje się czy kontroluje tych, gdzie jest rzeczywiście jakieś podejrzenie realnych, dużych przekrętów, a nie u każdego. Myślę sobie o takiej sytuacji, którą my tutaj mamy w Onet Rano. Ja siedzę tu i gadam, a za mną jest człowiek, którym reżyseruje to wszystko. Jak pan był premierem i jak jest Beata Szydło dzisiaj premierem, to tak działa, że macie specjalny telefon, który się, nie wiem, nazywa Nowogrodzka i on po prostu jest wiecznie czerwony? Nie. Nie. Znaczy pewnie teraz mamy taką sytuację i nie da się tego porównać. Znaczy ja miałem bardzo dużo wolności i Anna Streżyńska jest tego przykładem. Znaczy ja ją powołałem totalnie wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu, wbrew całemu temu środowisku, bo oni chcieli powołać takiego profesora z Kielc, na którego ja się po prostu nie zgodziłem i wybrałem ją i zresztą wybrałem i potem Jarosław Kaczyński mi powiedział, że dobrze zrobiłem, że tak wybrałem, tak? Ja miałem jednak więcej wolności, ja rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim raz w tygodniu. Ale musiał pan, czy chciał pan? Chciałem, bo to jest to potrzebna był raport, wymiana. Panie prezesie, melduje wykonanie zadania, czy co? Nie, to było mówienie o tym, co ja robię. Znaczy takie trochę sprawozdawanie, co się w państwie polskim dzieje. Ale to Jarosław się działo Kaczyński na Nowogrodzkim, czy u pana? Na Nowogrodzkiej, ale on się wtrącał tylko w niektóre sprawy personalne, na przykład, że tego powołać, a tego nie. No, znaczy, takie rzeczy robił, tak. Natomiast do samego rządzenia, do tych najważniejszych rzeczy się absolutnie nie wtrącał. A dziś to on podejmuje wszystkie decyzje, więc to jest naprawdę zupełnie nieporównywalna sytuacja. Ale jemu wiek już nie pozwala na to, żeby panować nad pewnymi rzeczami, czy czasy go przegoniły i jego model działania jest już archaiczny? Jak to znaczy działa? Zawsze był model działania archaiczny, to ale bez dwóch zdań. Prezydenta ma, parlament ma? Tak, ale być może tylko na chwilę, dlatego że przejdzie do historii Polski jako człowiek, który rujnuje Polskę, który dzieli Polaków jak nigdy wcześniej, jak zaborcy nawet nie dzielili.
skłóca nas wszystkich ze sobą. No to jest dramat, to jest straszne. Więc historia nie zapamięta go. Za Polaków się raczej nie siedzi. Można siedzieć albo stanąć przed Trybunałem Stanu za, nie wiem, wpływanie na podejmowanie decyzji szkodliwych dla państwa z tylnego siedzenia. Tak, i pewnie będziemy mieli z tym do czynienia. Jak się znajdą odważni, bo już Platformie się tylko raz nie udało. Tylko, że nie da się rządzić nienawiścią. A z czymś takim mamy do czynienia. To jest jednak nienawiść i to jest jednak podejmowanie decyzji w oparciu o jakieś własne przykre doświadczenia. To Polska na tym nie skorzysta, absolutnie. A Petru będzie jeszcze szefem Nowoczesnej przez jakiś czas? Ja się boję, że oni się nie podniosą. Już będą poniżej SLD cały czas, że tak? Trochę za późno zaczynają dokonywać tych zmian, bo te kobiety, te panie w Nowoczesnej są nowoczesne, są fajne, rzeczywiście mają sporo do powiedzenia, bardzo ciężko pracują. Natomiast dziś im się znów przebić w sytuacji, kiedy wszyscy zaczęli akceptować Platformę Obywatelską, będzie bardzo trudno. Były premier Kazimierz Marcinkiewicz. Dziękuję. Jak również. Zawsze. Spokojnego dnia.